Cześć, jestem Karincia i witam Was w dziesiątym odcinku z wyzwania Kompletne Drzewo Genealogiczne w grze The Sims 4. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam z liczbą odcinków. I w tym odcinku na pewno urodzi nam się trzecie dziecko, mamy już poród za tam, 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 tam. No a więc dzisiaj będziemy rodzić, nie wiem jeszcze o której, ale myślę, że możemy sobie dać dzisiaj dzień wolny dla naszej. Zuzi, skoro i tak musimy jeszcze zdobyć poziom logiki, więc dzisiaj myślę, że ani nie będziemy pracować z domu, ani nie będziemy iść do pracy, po prostu weźmiemy dzień wolnego. Zresztą tego, że jest w zaawansowanej ciąży, to trzeba jej przyznać, więc jest w bardzo zaawansowanej ciąży, więc bym powiedziała, że zasłużyłabym powiedziała na dzień wolny. Oczywiście przebrałam małą Alison która w poprzednim odcinku została małym dzieckiem, więc tutaj sobie dzisiaj też wejdziemy na pewno do kasa. Powoli dzieci też już muszę tutaj budzić, żeby móc im tutaj dać jedzonko na śniadanko, więc tutaj oczywiście powoli też maluchy mogą wstawać młody, a właśnie młody to by potrzebował najpierw nocnik może, a dopiero później wzięcie porcji, więc tutaj mamy nasze maluchy. O, Polo, jak fajnie sprząta. Polo dzisiaj ma dzień, wolny dzisiaj nie idzie akurat do pracy do pracy idzie dopiero w weekend, więc dzisiaj mamy wolne, więc też super, możemy tutaj coś troszeczkę też powycierać, posprzątać. No a ciebie poproszę oczywiście później, żebyś wzięła dzień wolnego. Ja tak sobie też przypomniałam o tym, że my z akcesorii Małe Dzieci mamy możliwość zrobienia wspólnej zabawy. I skoro, o nie, chciałbym, że skoro Danuta Hacking jeszcze jest małym dzieckiem, to sobie możemy z hackingami zrobić. Przyjęcia dla właśnie wspólnej zabawy, ale niestety, mała Danusia Hacking jest już dzieckiem. O nie. Dosłownie, jak spoglądałam o 23 w środę tutaj simowego dnia, czyli dosłownie 8 godzin simowych temu, to jeszcze była małym dzieckiem, no ale w międzyczasie już miała urodziny, no i teraz wszystkie bym powiedziała dzieciaki hackingów razem właśnie z Jadwiga, Franciszek oraz Danusia. Są już dziećmi i nie zrobię wspólnej zabawy małych dzieci, no gdybym o tym pomyślała dosłownie wczoraj. Czy wczoraj, w poprzednim odcinku, co ja mówię wczoraj w dzisiaj ja nie nagrywałam tego odcinka wczoraj. W poprzednim odcinku to byśmy mieli... nie pierz jej na ręce, ona sobie sama weźmie jedzenie, no. Puszczaj ją. Ona sobie tutaj przyjdzie i weźmie jedzonko, dziękuję. Ona jest też niezależnym dzieckiem, więc ona sobie da radę. No ale to niestety w takim razie nie będzie wspólnej zabawy małych dzieci. No cóż. Jak ty stoisz z umiejętnościami? Bo na pewno, jeśli chodzi o charyzmę, to pewnie u ciebie jest troszeczkę gorzej, ile mamy charyzmy. O, dopiero początek piątek, więc jak się zastanawiam, czy czasami by tutaj nie popracować naszym sportowcem nad właśnie charyzmą, żeby właśnie zrobić to troszeczkę tak zawczasu, przynajmniej ten szósty poziom, bo później, wiecie, ma. Do pracy sobota, niedziela i poniedziałek, więc ma teraz powiedzmy 4 dni z rzędu. więc Jakby w piątek uzyskał awans, to później ma 3 dni z rzędu do pracy i gdzieś tam później nie będzie czasu na takie sprawy. A maluchy same sobą się zajmą. Najgorzej, oczywiście, jest z Liamem, który ma za dwa dni urodzinki, i tutaj musimy się na pewno tej Bękcia no Bękcia, jeśli wyobraźnie nie jest tak źle, poruszanie też nie, ale z tym myśleniem musimy popracować, ale to sobie pójdzie za chwilę. I popatrzy na mamusię, popatrzy na tatusia i, i będzie ok, więc to jest, będę mogła mu zakolejkować po prostu oglądanie. Ale myślę, że nie zrobię jeszcze tego teraz, żeby czasami nie wstawał, więc zrobimy to później. A młoda mogłaby zacząć, nie wiem, od sobie za chwilę zjeżdżania na zjeżdżalni na przykład, chociaż jest szczęśliwa, więc może powinna porobić coś innego, ale może być zjeżdżanie na zjeżdżalni. Na pewno młodą będziemy musieli nauczyć korzystać z nocnika, więc to jest na pewno rzecz bardzo, bardzo, bardzo ważna. Czekam, aż za chwilę przyjdzie telefon do naszej Zuzi właśnie. I dzisiaj bierzemy sobie płatny urlop, a więc dziękujemy szefie. Dzisiaj bierzemy sobie płatny urlop jesteśmy na wakacjach. I jak widzę, mamy wszystko skończone. Dobrze młody, tak jak mówiłam, ty będziesz oglądał, możesz sobie pooglądać mamusię, bo wiem, że mamusia na razie będzie tutaj siedziała. I w takim razie młod, młodzi tutaj dzisiaj rozwijają umiejętności. Żebym nie zapomniała, to chciałam Wam dzisiaj pokazać dzieciaki, gdy są jeszcze małymi dziećmi. No Liam już niedługo będzie tym małym dzieckiem, więc go Wam chciałam pokazać. Proszę bardzo, tak wygląda Liam, jeśli chodzi o tutaj z bliska. I oczywiście przejrzyjmy sobie na szybciutko jego wszystkie stroje. Proszę bardzo, więc takie stroje mu wybrałam. Niektóre ja mu wybrałam, niektóre po prostu mu zostawiłam takie, jak gra mu nadała ale w większości gdzieś tam coś tam troszeczkę poprawia, więc tak proszę bardzo prezentuje się Liam. No i jeszcze mała Alison, którą dzisiaj przebieram, może po... zaczniemy sobie od codziennego stroju, proszę bardzo. Jeśli chodzi z bliska, proszę bardzo, tak wygląda mała Alison, no trzeba powiedzieć, oczy, włosy ma dokładnie tak jak brat, a bliźniakami nie są, więc tutaj no zobaczymy, jak to będą wyglądać, Jak oczywiście będą starsi, proszę bardzo, więc tutaj proszę, tak wyglądają stroje również małej Alison. Więc tutaj mała Allison, proszę o, słodziacze też nasz mały, więc proszę bardzo, stroje obojga z nich zaprezentowane. I stwierdziłam, że dzieciakom dokupię tutaj namiocik do, do zabawy, tak, żeby Allison za chwilę mogła szybciej też się nauczyć tam wyobraźni, no bo troszeczkę jest na bakier z wyobraźnią, a tutaj Liam jeszcze małe musi kilka razy zrobić, bym powiedziała oglądanie mamy, i będzie miał już z głowy myślenie. Ile mamy? 80%. No myślę, że te trzy razy to powinny raczej wystarczyć, jak tam stoisz polo z tą no trochę słabo stoisz, bym powiedziała, z tą charyzmą. No ale okej, okay. lecisz w górę, lecisz w górę. Zuzia też już leci w górę, chociaż Zuzia to za chwilę będzie musiała na toaletę skończyć, skoczyć przez ten swój ciężarny <laughs> brzuch. Ja się zorientowałam, o proszę bardzo, Liam ma już piąty poziom, brawo. Jak akurat skończyłbym bym powiedziała. Super. Komunikacja. O właśnie, komunikacji jeszcze nie masz na poziomie, więc możesz przyjść sobie z Blarfim porozmawiać. Zapraszam. I już będziesz miał e z głowy. I później za chwilę za zamienisz siostrę, jeśli chodzi właśnie o zjeżdżalnię, żeby też dorównać tutaj poruszanko. Ja widziałam, że troszeczkę masz e gorszą uwagę, więc myślę, że chyba dzięki rozmowie z misiem właśnie ona powinna się poprawić. A Alison sobie jeszcze raz zjedzie i później ma już zabawę zakolejkowaną w namiocie, więc bym powiedziała, idealnie. Bo chciałam też młodą tak do trzeciego poziomu poruszania się dać i mniej więcej to mi się udało, tak żeby później właśnie te wyobraźnie podbiła, a jest rozbawiona dzięki zjeżdżalni. To myślę, że idealnie właśnie to nam się złoży. Dobrze, ja Ciebie poproszę dalej, żebyś jednak opowiadał sobie polo historię. A ja się ostatnio zorientowałam, że o Liamie i o Alison wyrażałam się jako że w przyszłości mogą być bratem, siostrą, e, takie mieć rolę w rodzinie. Oni będą mieli przecież rolę wujka albo ciotki. Nie wiem, czy czasami nie, nie myliłam się, że mówiłam, że mogą być ojcem albo matką, albo bratem, siostrą. Nie, mogą być ojcem albo matką, albo wujkiem lub e, tutaj ciotką. Więc takie mają rolę w rodzinie. Ja się ostatnio zorientowałam, że chyba coś tam nie tak mówiłam, a więc tutaj troszeczkę inna rola im przyjdzie dobrze. Komunikację za chwilę zrobisz, super. A ciebie rzeczywiście mogę iść na toaletę. Posłać tak, kochana tak? lecę na tę toaletę. A później sobie dalej będziesz grała w szachy. I bro! O, z Malkolem się poznałeś, super. No i młody masz już piąty poziom, tak? Tak, i została ci tylko troszeczkę odrobina dosłownie wyobraźni. Plus poruszanie się, więc myślę, że oczywiście najpierw zrobimy poruszanie się, więc zapraszam i będziesz miał wszystko. Z główki będziemy mogli przejść do rodzinnego życia po prostu. No chciałabym już, to wiecie, z głowy mieć, w szczególności jeśli chodzi o umiejętności wszystkich, żeby to już było gotowe. No i oczywiście chcemy tutaj do awansu naszej zuzi mieć jak najwięcej, żebyśmy też już mogli to zrobić i żeby mieć też z głowa. Widziałam, że jej tam niewiele, niewiele brakuje. Dlaczego mi to się zawsze tutaj pokazuje? Nie mam pojęcia, dlaczego zawsze migasz. Dobra. Młoda tam też ładnie rozwija, po prostu idzie jak szalona z tą wyobraźnią, w szczególności gdy jest jeszcze rozbawiona, to idzie i znacznie szybciej, więc bardzo, 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 bardzo dobrze, no i myślę, że skończy, o, dzisiaj mamy skwarnie upalnie, więc, Uuu, a tu ja im jeszcze nie kupiłam tego termostatu, wiecie co, ja może zakupię tak prewencyjnie termostat, bo może dzisiaj być tutaj potrzebny, skoro mamy falę upałów, więc może tak na szybko, żebym nie zapomniała, troszeczkę simolonów mamy, więc nie muszę się gdzieś tam przejmować, więc na to termostat nas na pewno tutaj stać, więc może go po prostu tutaj dokupię, żeby, żebyśmy już mieli. O, i żeby ewentualnie można było wyregulować temperaturę w domu, tak po prostu dla bezpieczeństwa. I widzę, że ty też tutaj stałeś się rozbawiony. A młoda, proszę bardzo, dalej się bawić w środku. Proszę, zapraszam, żebyś dalej mi tam rozwijała ładnie. Wyobraźnie, No i młody, jak tam z tym poruszaniem się. I jeszcze odrobinka, jeszcze odrobinka, ale no, widzicie, jak ładnie, jak ładnie leci. Myślę, że naprawdę. Ze dwa zjazdy i pewnie będzie gotowa. Przynajmniej mam taką dużą nadzieję, naprawdę fajnie idzie. Szkoda, że nie mogliśmy zrobić tej wspólnej zabawy, że się ciut spóźniłam. No, jakbym o tym pomyślała dosłownie odcinek wcześniej, to byśmy mieli to załatwione. No ale cóż, dobrze. O, Polo ma szósty poziom charyzmy, więc brawo! Super o to mi troszeczkę też chodziło. Widziałam, że chciałeś sobie troszeczkę pograć w koszykówkę, więc możesz sobie chwilę tutaj porzucać na dworze do kosza i też za chwilę tutaj. Małym liamem już będę chciała tutaj ukończyć. Umiejętność. Zje, zje, zjedziesz, Czy ja cię, jak cię anulowałam, to nie zjedziesz, zjedziesz. Dobra. I poproszę Cię, żebyś razem z siostrą chwilę się pobawił w środku i za chwilę będziemy gdzieś tam robić może właśnie jakieś wspólne rodzinne rzeczy. Zresztą widzę, że nasza Zuzia też już powoli kończy. Ty już miałaś trzeci poziom, co nie? Tak, Ty już miałaś trzeci poziom, więc jeszcze myślenie. Gdzieś tam nocnik jest w tyle. Więc Liam, ja Cię poproszę może, Albo może wiesz, nawet Ciebie poproszę, żebyś Ty poprosiła ojca, bo z ojcem wydaje mi się tobie pójdzie szybciej niż samemu, więc zapraszam. O, i Liam skończył swoją umiejętność, więc brawo, brawo, brawissimo dla Ciebie, więc może zaproszę Ciebie do środka, młode dziecko. Zapraszam. No i mamusia za chwilę, ach, jeszcze chwileczkę, jeszcze chwileczkę, ale za chwilę też będzie kończyła. Wyjdziecie sobie na nocnik, tak, po. Idziecie sobie na nocnik. Tak, idziemy, 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 bierzemy młodą. Tak, i ładnie się uda. I zaczniemy. No, bo widziałam, że wiecie, pęcherzyk w połowie, to już bym powiedziała, trzeba, trzeba uważać. Dobrze, polecie, ja może poproszę, żebyś włączył muzykę elektroniczną, bo w ten sposób nikogo tutaj nie będziemy wpływać, i możesz sobie potańczyć. I myślę, że za chwilę sobie wszyscy razem tutaj potańczymy, pobawimy się, na ile oczywiście możemy. Tylko poproszę ciebie. Moja droga ciężarna, żebyś w końcu zdobyła ten poziom logiki, a was oczywiście, żebyście tutaj... Najpierw zrobili ten nocniczak, żeby było już z głowy. No i tutaj też. Chociaż wydaje mi się, że niezależne dzieci one wolniej się uczą nocnika niż takie, które są... nie są niezależne, abym powiedziała taka, więc tutaj jednak niezależne dzieciaki mają ten... bym powiedziała. Minus, że one się aż tak szybko z dorosłym nie uczą. No i proszę bardzo, zrobione, zrobione, więc brawo dla ciebie. Moja ciężarna poproszę cię, żebyś może zjadła najpierw, bo oczywiście ty jesteś głodna. Nikt inny nie jest. Yy, młody, halo, a idziesz sobie oglądać Alison. <grym> jak ona korzysta z nocnika. No super, za chwilę jak ona skończy korzystać z nocnika, to w sumie Ty możesz z niego skorzystać, bo widziałam, że troszeczkę też już masz. Chociaż oczywiście u Ciebie to będzie wszystko lepiej nie. Nie, Zuziu, naprawdę nie siadaj tutaj, żeby jeść. Ja wiem, że tutaj wszystkie dzieci są i wszystko. Ale oni zaraz stąd wyjdą, a, a nie będziemy przecież jeść tam, gdzie małe dzieci robią na, na nocniku. No, ja wiem, że oglądanie, jak małe dziecko robi na nocniku kubkę i się uczy, jest bym powiedziała bardzo emocjonujące zawsze dla dorosłych. I wszyscy chcą mu kibicować, ale może dajmy jej troszeczkę przestrzeni, dobrze? O, i ty przyszedłeś sobie porozmawiać z mamusią. Super, bardzo fajnie. Bardzo mi miło, ale tak, dobra, pole, cię poproszę, żebyś jednak może e, wypolerował najpierw nocniczek, a później sobie będziemy mogli z niego korzystać, o właśnie, liamkiem, żeby jednak miał tutaj czysty nocniczek. No i liam, ciebie też poproszę najpierw, żebyś mu... a, tańcz, zapraszam, tańcz, tańcz, tańcz. A gdy chciałbyś się zasłuchać w muzyce, ok, więc może wykonajmy twoje pragnienie i najpierw się spróbuj zasłuchać w muzyce, Widzę, że moja ciężarna też do toalet musi, więc wszyscy muszą do toalet. Ty tylko jeden talerz umyłaś. Och, strata wody, Zuziu. Trzeba było jak Polo od razu umyć wszystkie talerze, no. Nieładnie, nieładnie bym powiedziała, bardzo nieładnie. No ale cóż, no jak już tak zrobiłaś, to tak zrobiłaś, no. Więc za chwilę będziemy mieli wspólną tutaj sobie rodzinną myślą, po tańcówkę. Spróbujemy, ty się już zasłuchałeś w tej muzyce. Tak, zasłuchałeś się w muzyce do swojej. Rzeczy, więc teraz możemy wspólnie sobie potańczyć. Chciałbyś jeszcze spytać zUzie jakiej minął dzień. No chyba chciałbyś zapytać, jakiej poszły partie szachów. W takim razie, skoro chciałbyś zapytać, jakiej minął dzień, no za chwilę ten dzień bym powiedziała, będzie. O, i awans dostała. A, no, aha, bo niby był dzień. Koniec dnia w pracy, podczas którego ty miałaś urlop. I a w trakcie. No dobra, tak też można uzyskać awans. Jakby mi dała proces z domu, to by awans dopiero dostała w, w piątek rano, tak? To okej. Okay. No tak, rzeczywiście tak to działa, że można na urlopie dostać e, awans, jeśli się będzie, zrobi wymagania do awansu w trakcie tego dnia, wolnego dnia. Rzeczywiście w trakcie godziny pracy. To rzutem. na taśmy się udało, więc super, bo dodatkowe simulony są dla nas też ważne, więc super, i może teraz pisać prace na temat ekologii. Wydaje mi się, że jak będzie pisała te prace na temat ekologii, to może jej się zwiększać tutaj logika. A przynajmniej takie było też od was y, tip, żeby właśnie robić rzeczy związane z tą ekologią na komputerze, bo wtedy właśnie się zwiększa bardzo ładnie logika, więc to na pewno sobie y, tutaj spróbujemy. I teraz jesteśmy specjalistką do spraw ekorozwoju. Dobrze, bardzo dobrze. No, i widzimy, że potrzebujemy jeszcze więcej logiki i tym razem jeszcze charyzmę. Więc, oczywiście, tutaj to będzie dla nas ważne, ale jutro, jeśli chodzi o dzień wolny, to myślę, że Zuzia sobie weźmie dzień wolny, żeby może odpocząć, bo Paolo jutro idzie do pracy. Fajnie, żeby Paolo poszedł do pracy, by uzyskać awans. A z Zuzi awansem to i tak znowu będzie gorzej, więc może ona jutro sobie weźmie wolne, tak, żeby się po prostu zająć dzieciakami, wszystkimi. I myślę, że tutaj będzie to dla nas ważne. Nie będziemy pracować, z, chociaż moglibyśmy pracować z domu, chociaż boję się, że jak będziemy pracować z domu, to mniej zarobimy. A jednak więcej zarobimy, gdy ona będzie. Będzie po prostu na urlopie. O. I myślę, że... To będzie dla nas miało lepszy efekt, bo zanim zapracujemy na ten awans, to też chyba... Wydaje mi się, że trochę czasu minie, więc możemy sobie tak to zrobić. Właśnie jak się zaczęli całować, to... Zuzia zaczęła rodzić. <laughs> Idealny momencie. Dzieciaki już śpią, bo były zmęczone. No ale w takim razie nasza Zuzia zapraszam może iść rodzić. <laughs> Paolo oczywiście zapraszam podejść tam do środka, co? Możesz panikować, ale bądź przy narodzinach swojego dziecka, nie mam pojęcia, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. Zaraz się okaże. Zaraz się wszystko wszystko tutaj ładnie okaże, więc sobie zobaczymy. Chłopiec czy dziewczynka? Zuziu, no, Zuziu, nie ty nigdzie nie idziesz. Bądź przy swoim dziecku, zapraszam. Dziękuję. Jak się rodzi przy swojej żonie, wspieraj swoją żonę. Tak. I mamy dziewczynkę, więc oficjalnie chyba że za chwilę będą bliźniaki. Liam będzie wujkiem, a więc albo Alison, albo Sally, bo tak wybrałam właśnie drugiej dziewczynce na imię, więc mamy sali pod płomek, a więc będzie sali i Ali, bo myślę, że na Alison możemy sobie w skrócie mówić Ali, żeby było łatwiej. I tylko pytanie, czy mamy. Nie, mamy tylko jedno dziecko, więc to jest ostatnie dziecko w tej rodzinie, więc mamy dwie dziewczynki i jednego chłopca. Nie wpływałam na to w żaden sposób, nie to było obojętne, czy to będą chłopcy, czy to będą dziewczynki. Chciałam, żeby tutaj po prostu gra zdecydowała, jak to będzie, więc tutaj gra rzeczywiście zdecydowała. Proszę małą Sali tutaj ładnie też nakarmić i oczywiście za chwilę ją przytulić i za chwilę oczywiście ojciec też mam nadzieję też będzie mógł sobie zrobić jakąś interakcję z młodą córką, więc no proszę mamy, mamy Sali, mamy Ali i mamy Liama, który oficjalnie jest wujkiem, więc będę mogła dodać jego zdjęcie do drzewa genealogicznego, więc to będzie na pewno Sim, którego gdzieś tam będziemy wyprowadzać z rodziny i albo on, albo jedna z jego sióstr, która będzie ciotką, Dalej będzie miała dziecko, nie wiem jak tam zrobiłam w drzewie, ale albo wujek, albo ciotka muszą mieć przynajmniej jedno dziecko, żeby to mogło być później kuzynostwem dla tego głównego Sima, więc to będzie albo Liam, albo jedna z dziewczyn. Więc może na ten moment sobie powiemy Liam, ale tego oczywiście nie gwarantuję, w zależności jakie cechy gdzieś tam dostanie, więc na pewno jedno z rodzeństwa właśnie mm, będzie z tego wyprowadzonego, będzie musiało mieć właśnie... Dziecko! Dobrze, a więc ja Cię mogę poprosić Zusiu teraz, żebyś sobie zjadła jakąś tam kolację, a Liama poprosiłam Pablo, poproszę, żebyś tutaj podszedł do swojej córki. Może ją tutaj właśnie pokołysał, a więc żeby sobie zrobił pierwszą interakcję ze swoim nowonarodzonym dzieckiem, sali pod płomek, więc mamy. Jak miło, jak miło, co byś chciał? Podkurzaj do perfekcji mamy brudno. Mamy brudno, się nie świeci podłoga. No super, a więc kurz działa, więc bardzo, bardzo dobrze. Wszyscy już się rozbudzili. Paolo za chwilę idzie już, w tym momencie w sumie idzie do pracy, więc niech ty tylko umyje talerzyki i leci on do pracy. No niestety nie mentorował nikomu, ale myślę, że jakoś za bardzo to nie powinno wpłynąć na, na to, jak on sobie poradzi. Mam nadzieję, że młoda nie będziesz chciała za nim iść, tylko że sobie tutaj staniesz i będziesz go oglądała w tym miejscu. A nie, jednak się tutaj bym chciała, troszeczkę zacięłaś. Okej, okay, dobra, ale myślę, że też dzieciakom mogę wyjąć coś do zjedzenia. Mamy tylko zapiekankę taką, więc to będziecie musiały dzieciaki zjeść, to zrobił wasz ojciec wczoraj na obiad, więc zapraszam, zapraszam, zapraszam. Zuzia poproszę, żeby za chwilę, bo tam musiała się również zająć sali, aby tutaj jednak jeszcze znam sprzątnęła nocniczek, więc sali tutaj ładnie. Nakarmiona, trzeba będzie tutaj sprzątnąć. Widzę, że Zuzia nie potrzebuje jedzonka, więc albo poproszę Zuzię, żeby za chwilę może pouczyła, czy nie, trzeba będzie tak, Alison będzie po pierwsze trzeba wykąpać, bo w nocy musiała chyba skorzystać z pieluchy, bo jej higiena mocno spadła, więc trzeba będzie za chwilę wykąpać, więc może na tym się za chwilę skupimy, a później fajnie będzie też tutaj i jeszcze może troszeczkę ją też pouczyć nocnika. Plus ewentualnie e, później jeszcze trzeba będzie naszą Zuzią fajnie może dzisiaj napisać jakiś sobie grancik, więc poproszę ciebie, żebyś najpierw wykąpała właśnie Ali. A jeśli chodzi o Liama, który już ma wszystko zrobione i nie wiem, czy dostanie cechę oczywiście e, małego dziecka tego, bym powiedziała super małego dziecka, zobaczymy, zobaczymy, bo oczywiście jak coś, to oczywiście później mu ją dodamy kodem. I tak się zastanawiam, co mógłby młody porobić w domu. W czasie, gdy mama i siostra robią co innego. Ja myślę, że może po pierwszą przebierzemy ciebie w strój na ciepłą pogodę. Żeby nie było, Zuzia dzisiaj znowu bierze sobie urlop. Więc tutaj dzisiaj ma, się znowu urlopujemy. I może poproszę ciebie, żebyś poszedł do literowania słów. O, poproszę ciebie, żebyś to porobił. Żeby że było, że się bawisz gdzieś tam w domu czy coś takiego. I mamy. Paolo ma wkrótce urodziny. Kiedy Paolo ma urodziny? Już za dwa dni tak szybko, no Zuzia, bym powiedziała jest znacznie od niego teraz młodsza, przez to, że była trzy razy w ciąży, więc 9 dni jej się dodało, więc bym powiedziała, no to się tak w miarę dodaje, bym powiedziała, więc no. Proszę, proszę, no jednak ciąża odmładza, dlatego też gdzieś tam w serii właśnie na krótkim życiu specjalnie miałam właśnie tutaj moda na krótszą ciążę, żeby jednak ciężarne tutaj nie miały aż takiej przewagi, bo jednak dziewięć dni na krótkim życiu gdzie normalnie do, młody dorosły trwał 13 dni, to naprawdę było sporo, więc tutaj, tam była potrzebna, był ten potrzebny mod, ale myślę, że na normalnym życiu to sobie możemy to mogliśmy sobie to podarować i pograć w grę tak jak normalnie jest i w tej troszeczkę dłuższej ciąży, dobrze, młoda siadasz na nocnik, troszeczkę się z mamą pouczysz tak, żeby może spokojnie do tego drugiego poziomu podejść i później oczywiście potrzebujemy właśnie jeszcze tobą nocnik. Zuzia fajnie, żeby później sobie może troszeczkę a, yy, gdzieś tam pobiegała a Paolo, fajnie żebyś popracował ciężko jednak co nie? Żebyś jednak spróbował zdobyć awans zapomniałam, ty już dwie godziny jesteś w pracy, no ale cóż, dobra jakoś, jakoś mam nadzieję, to yy, będzie jakoś nam uda się to zrobić. O, w sumie możesz Liam porobić co chcesz, tak jak będziesz miał na to ochotę yy, to w sumie możesz to to robić, nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Proszę bardzo, drugi poziom dla małej Alison też gotowy. No i co, aha, mówiłam o tym, że mama fajnie, żeby nam tutaj może troszeczkę coś ugotowała, co nie, więc możemy podać na przykład jakieś naleśniki. O, właśnie, chciałam zobaczyć, jak zareagujecie na tutaj nowe rodzeństwo. Właśnie, 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 więc Alison też za chwilę tutaj zaproszę, żeby podeszła, żeby właśnie zareagowała na to nowe rodzeństwo, które zresztą już płacze, więc muszę oczywiście wysłać tam Zuzię, żeby nam ją przebrała, więc oczywiście fajnie zobaczyć, fajnie zobaczmy, zobaczmy. No młody jesteś, o niechciane rodzeństwo, jest zazdrosny, i co? O, masz brak kontaktów? U, z innymi simami, więc oczywiście będziemy musieli tutaj zrobić jakąś interakcję, więc myślę, że możesz mu spróbować poprawić humor, i objąć czule. Myślę, że możemy coś takiego spróbować zrobić. Tak jak mówię, musisz się przebrać w ten strój na ciepłą pogodę. A ty jak zareagujesz na, na nowe rodzeństwo? Och, ale już nie jesteś najmłodszym dzieckiem. Jesteś teraz środkowym dzieckiem. Liam cały czas jest tutaj, bo będzie najstarszy, ale ty zmieniłaś status. I ty też nie jesteś z tego powodu zadowolona. Rozumiem, rozumiem. Nie cieszysz się, że rodzice mają nowe dziecko. Okej, okay. tutaj tak się bawimy. No okej. Okay. Dobra, chwilę możesz pooglądać mamę, żeby wejść na trzeci poziom, jeśli chodzi o myślenie. Liam już szczęśliwszy, już wykonał kilka interakcji z mamą, tak? Wydaje mi się, że chyba jesteś już troszeczkę szczęśliwszy. Tak jak mówiłam, mama niech tutaj nam ładnie sprzątnie. Jeszcze go nie, nie objęłaś? Halo? A, dobra, teraz widzę, że sobie coś innego robisz. Oj, proszę bardzo. Ali ma trzeci poziom myślenia. Super, to jedynie. Teraz dalej dobijacie resztę, co nie? Komunikacja już łatwo jest fajnie na czwartym poziomie. Super. I teraz pytanie tak, myślenie, poruszanie się, czy wyobraźnia? Myślę, że może pójdziemy w to myślenie na początek. Skoro jest ona szczęśliwa, to myślę, że to fajnie pójdzie dalej. No a młody dalej może robić oczywiście to, co chce. I tak jak mówiłam, fajnie byłoby, żebyś coś ugotowała nam. Aha, ale teraz możemy zrobić późne śniadanie. No dobrze, to w ramach późnego śniadania tym razem zrobisz naleśniki. Nie wiem, czym się różną. Naleśniki na normalne śniadanie, od późno śniadaniowych naleśników, ale oczywiście niech będą, niech będą te naleśniki. Oczywiście mamy dalej oglądamy ładnie i oczywiście patrzymy, czy o drugiej jak wróci Polo, czy dostanie awans, czy nie. Więc ja tutaj ładnie kolejkuję, no przynajmniej kilka ładnych interakcji małej Ali. Dziękuję, jak tam Polo, stoi już z pracą? Powinien być awans, więc powinno być bardzo, bardzo, bardzo dobrze, więc bardzo mnie to ja tutaj cieszy. A mały Liam, co będzie chciał robić? Aha, idzie się po, chyba porozmawiać z mamą, jednak nie, zmienił zdanie. Idzie się bawić klockami, więc jak najbardziej serdecznie zapraszam do zabawy klockami. No, a młoda tutaj ładnie rozwija dalej myślonko, myślę, że tutaj fajnie na tym się skończy. No i babcia ale jest na dobrej drodze. Ile ty masz? Jeszcze spokojnie masz 5 dni, więc tutaj masz spokojnie jeszcze dużo czasu na to wszystko nas odwiedził, więc bardzo, bardzo, bardzo fajnie myślę, że w następnym odcinku zdecydowanie musimy się wybrać do hackingów, bo dawno u nich nie byliśmy i szczególnie nie byliśmy tam odkąd ich dzieci stały się dziećmi te małe dzieci stały się dziećmi, więc zdecydowanie będziemy musieli się tam wybrać, więc no trzeba będzie, trzeba będzie, a skoro tutaj jest on to może jeszcze chwilę zróbmy jakieś tutaj właśnie kilka interakcji razem z nim, żeby też troszeczkę może E, poćwiczyć dzięki temu, myślę, troszeczkę tę charyzmę naszą e, Zuzią, bo oczywiście to też e, można fajnie zrobić, a więc możesz okazać mu podziw, e, żeby nie było, możesz e, opowiedzieć jakąś niewiarygodną historię czy jakieś tam i spróbuj zrobić. I Polo dostał awans! Wrócił z pracy, mamy teraz maszynę do ćwiczeń oraz nowe ubrania, a więc e, tym razem coś dostałeś, ale tę maszynę do ćwiczeń e, to my musimy sprzedać wolałabym jednak mieć tutaj, bym powiedziała do boksowania woreczak, więc taki byśmy sobie zostawili, ale maszynę do ćwiczeń taką zwyczajną to my sobie sprzedamy, fajne pieniądze też za nią będą, no ale no, niestety nie mamy miejsca, żeby ją trzymać, a boję że się że jakbyśmy ją trzymali na dworze, to czy czasami by się nie zepsuła, więc też ciebie poproszę, żebyś wszedł do środka, ty też będziesz musiał ćwiczyć na pewno tutaj swoją charyzmę, więc dodatkowo możesz sobie przyjść właśnie i porozmawiać z Brentem. I oczywiście zapraszam do robienia jakichś tutaj przyjaznych rzeczy. Możesz mu też okazać podziw. I ty również. O, a ty sprawności fizycznej potrzebujesz. No tak, no bo my ostatnio mm, zrobiliśmy troszeczkę więcej tutaj z rzeczy związanych z Twoją charyzmą, więc charyzm już masz. Ale właśnie nie masz tej sprawności fizycznej, ok? Więc tutaj sobie wszyscy ładnie z Brentem rozmawiamy całą rodziną. Ja myślę, że oczywiście Zuzia też może napisać jeszcze tutaj właśnie ten wniosek o grant, bo to musimy zrobić do naszej pracy, więc tutaj żeby tej lepiej było nam. I za grant też fajne simolony wchodzą, więc myślę, że za chwilę możemy tutaj porzucić troszeczkę rozmowę z Brentem właśnie na rzecz tego, żeby pójść sobie właśnie, zrobić ten wniosek. I myślę, że fajnie będzie, jak będziemy mogli w końcu sobie tobą troszeczkę popisać właśnie te prace na temat ekologii, te sprawy. Zresztą nawet sam Paolo chciałby popatrzeć w chmurki z Brentem, więc też to za chwilę możemy e, zrobić. Jeśli chodzi o naszą małą, to myślę, że fajnie będzie sobie nią pójść e, tutaj za chwilę do bawienia się w e, namiociku, żeby mogła sobie fajnie wyobraźnie podskoczyć, bo tutaj fajnie jest już rozbawiona. A młody, co ty chciałeś zrobić? Jakie ty masz życzenia, pragnienia? Halo, mogę na ciebie się przełączyć? Ty chciał się zachowywać przyjaźnie wobec Paolo, więc możesz porozmawiać z nim na przykład o ulubionym zwierzęciu i też sobie to ładnie zaliczyć. I za chwilę musimy tobą iść na nocnik, więc to też trzeba tobą zrobić. Tak, musisz iść na nocnik, sam nawet o tym doskonale wiesz, Paolo. Skoro skończyłeś rozmawiać, to ja cię wyślę do sali, żeby się tam tutaj ładnie nam nakarmił. Myślę, bo o to pewnie chodzi. I ty idziesz sobie do zabawa, więc tutaj wszyscy Brenta opuścili. <grych> <Gry foi> Już się z nim tutaj nie bawią, ale okej, ale oczywiście trzeba to zrobić. E, trzeba się zająć dzieciakiem i oczywiście wy za chwilę będziecie mogli sobie pójść. Zapytasz go, czy chce z tobą oglądać chmurki. Tylko muszą to znaleźć. Zaproś do patrzenia w e, chmurę, więc myślę, że to sobie ład ładnie zrobimy. No, a ty tutaj robisz wniosek o grant. Chyba pisanie wniosku o grant niestety logiki nie podnosi, a szkoda wielka. Bo to musimy zrobić do pracy. Oj, młody sam się dał do klocuszków, sam chciałam mu to dać, więc bardzo fajnie, że sam z siebie to dał. Super, doskonale wiedziałeś o co mi chodziło. No i mamy 1200 simolonów dla Zuzi, więc ładna, ładne simolony weszły, więc ja bym chciała na przykład dać drugą sypialnię. Bo na przykład Sally w przyszłym odcinku pewnie będzie małym dzieckiem. Eliam zostanie w ogóle dzieckiem, więc tutaj na pewno będziemy potrzebowali więcej, tutaj wszystkiego. Młody chciałbyś pójść spać, pewnie. Ja bym tobie jednak powiedziała, że może byś poszedł zdrzemnąć się. O, byś poszedł na drzemkę, to mogę to tutaj zaakceptować, dobrze? Więc mała drzemeczka dla ciebie. Wy sobie ładnie patrzycie w chmurki. <grymne> o, i spełniłeś też swoje pragnienie, więc bardzo, bardzo dobrze. I przy okazji, troszeczkę e, zabawa też powinna tobie podlecieć w górę, dzięki właśnie patrzeniu w chmurki. I jak skończycie, to myślę, że oczywiście może później sobie poudawać te gwiazdę koszykówki, aby zdobyć poziom właśnie w koszykówce, więc to oczywiście jest dla nas teraz ważne, bo to mocno potrzebujemy. Jak tam Ali? Ali dosyć dobrze, a i trzeba będzie ten nocnik jeszcze tam widziałam, wiesz co, to może nie, ja tobie poproszę ciebie najpierw, żebyś tutaj nocniczek wypolerował, jakby tutaj Ali chciała właśnie z niego skorzystać. A następnie ciebie poproszę, żebyś Poudawał tę gwiazdę koszykówki Zrobimy to w tej kolejności Myślę, że to będzie sensowniejsze I możecie skończyć też patrzeć w chmury Bo co za, co za dużo to niezdrowe Jak to się mówi e, Młoda, chciałabyś iść na nocnik, co nie? O i Brent już musi iść, super Czy znaczy chciałam powiedzieć, chciałaś spać Nie, nie, najpierw sobie pójdziesz na nocnik e, Później może sobie coś zjesz I dopiero później będziesz szła spać Dobrze, w takiej kolejności to dziewczynko Zrobimy, droga Taka będzie kolejność sensowniejsza i za chwilę jak będziesz ty jadła, to również obudziemy Lia, żeby razem z tobą zjadł. Jak tam idzie nam Grant? Dosyć dobrze, dosyć dobrze, więc za chwilę powinniśmy go pewnie napisać. O, już masz dziewiąty poziom, jak szybko tobie wleciało. Super. Brawo, więc więcej już nie potrzebujesz. Wydaje mi się, że to tyle. I Jade jest w ciąży. Tak. Chyba Jade właśnie pytała, czy ma zajść w ciążę, więc no zdecydowanie, zdecydowanie. No, musimy z nią tutaj o tym porozmawiać. No, zapraszam, zapraszam. Możemy też e, tutaj zapytać, czy możemy sprawdzić, jak dziecko kopie. No. No, Jade, no proszę. Po, przyszłaś pochwalić się bym um, chciała brzuszkiem. No, fajnie. <grym>, Mam nadzieję, że później nas zaprosisz na e, tutaj. Może zrobimy właśnie zabawę małych dzieci razem z dzieckiem. Jade sobie. O, musimy chyba Jade też w końcu w takim razie odwiedzić. A więc stare mieszkanie Paula musimy odwiedzić, żeby tutaj zobaczyć Właśnie tego niemowlaka, i później oczywiście jej, jej drugie dziecko, bo na pewno ma jeszcze dwójkę dzieci, więc tutaj musimy zobaczyć jej dzieciaczki i może właśnie coś spróbujemy właśnie z tą wspólną zabawą dzieciaków zrobić może od strony Paola, a nie od strony naszej tutaj Zuzi. Może w ten sposób nam się uda. To byłoby miło, to byłoby naprawdę, naprawdę miło. I musimy sobie zjeść obiadek, może sobie wyjmiemy zapiekankę. I pytanie, jak tam Zuzia, jeszcze trochę piszesz, dobra, więc ja dzieciaki poproszę, żeby sobie wzięły porcje, bo są głodne, a później poproszę Paolo, żeby zawołał na posiłek, żeby może sobie również Jade wzięła tutaj porcję. Skoro już do nas przyszła i zawitała, to też ją o to poprosimy, czy ty znasz Jade? Chyba dosyć słabo, jeśli o to chodzi, więc możemy też chwilę sobie z nią porozmawiać, zamienić do słówka, możesz poprawić jej ten humor, czy coś, jak piszesz Granta, czy... Grant przepraszam, tak możesz z nią zamienić dwa słówka, więc oczywiście zapraszam żebyś to zrobiła O i oczywiście za chwilę ktoś musi iść jeszcze do małej Sali Więc myślę, że Zuzia za chwilę, czy przepraszam, Jade za chwilę przyjdzie pojedzonko, czy nie? Może niekoniecznie, dobra, a małej Sali trzeba zmienić tutaj pieluszkę No i dzieciaki chyba ze sobą rozmawiają, usiadły razem, rozmawiają ze sobą, tak <grytanie> Jak miło, jak miło, jak miło. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, że dzieciaki ze sobą rozmawiają. Jak tam ten grant napisany? Tak, ukończony, więc bardzo fajnie. I my go mamy w wyposażeniu, co nie? I pamiętam, że musimy go złożyć i dostaniemy za to simolony. Halo? Dostaliśmy simolonów? Halo, złożyłam wniosek o grant. Halo? Co się stało z moim wnioskiem o grant? Kliknęłam złóż wniosek. Chyba przepadł. nie. Przepadły simolony. Czy ja go przyciągnęłam do sprzedania? Nie mam pojęcia, co ja zrobiłam, ale coś źle się kliknęło niestety, i nie dostaliśmy 800 simolonów. No cóż, tak bywa, tak bywa. Paolo ładnie tutaj sprząta. Super, ale byś sprzątał więcej niż po jednym talerzu na raz? Paolo, naprawdę, bo tu już widzę, że chciałeś drugi raz po jednym talerzu sprzątnąć. Nieładnie, nieładnie, nieładnie. Nie, nie żadne woła mnie na posiłek. Gotowe, myślę, że tak. Zuzia, ja cię poproszę, może najpierw, żebyś jeszcze wykąpała Liama, bo widzę, że on też potrzebuje tutaj kąpieli. Młoda tutaj też za chwilę skończy jeść, ale wiesz co, to w takim razie może sprzątni już te talerze. Zanim tutaj Ali zje, to oczywiście jeszcze zdążysz wszystkie talerze umyć. Chociaż może, 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 może jeszcze zdąży odłożyć. Nie, nie zdążyła. No dobra, ale później podniesiesz Ali i poczytasz jej do snu, żeby właśnie tutaj było gotowe. Czy młoda Ali jeszcze zdąży porozmawiać z Jade? Tak, zdążyła ją zapoznać. A, bo ty jeszcze po jeden talerz idziesz, okej. Okay. A ty zapoznałeś się z Jade? Nie, więc później oczywiście możesz spróbować podzielić się z nią miłością, żebyś ty też poznał Jade. Poznaliście Brenta, to oczywiście możesz poznać i. E. Jade, i teraz dzieciaki możemy płaść spać. Dobrze, ale tym akcentem myślę, że sobie dzisiejszy odcinek e, zakończymy. Mamy trzecie i ostatnie dziecko, czyli mamy Sally, więc mamy dwie dziewczynki, więc tak jak podkreślam jeszcze raz, Liam jest oficjalnie wujkiem, więc taką rolę będzie miał w tej rodzinie i albo Sally i albo Ali, be, czy, czyli Alison, będą matką dla tego głównego Sima, więc one będą miały taką rolę, przynajmniej jedna z nich będzie miała. Po, powtarzam, że. Paolo dziadek, Zuzia babcia, więc Ai albo Sali będą, bab... będą matką. o, tak. A więc na nich się będziemy skupiać dalej, i one będą musiały dalej to wyzwanie, bym powiedziała, pociągnąć. Więc od nich będzie wiele, wiele, wiele zależało. I bym, któraś z nich będzie musiała sobie znaleźć partnera na pewno. Więc będą musiały znaleźć ojca dla, dla swojego dziecka. <laughs> I również Sima, który będzie ojcem w roli tej rodziny, więc tutaj fajnie się składa. Więc no, będzie ciekawie, będzie ciekawie, więc zobaczymy też sobie w następnym odcinku, jak Sali wygląda. Czy również ma czerwone włosy po zuzi? Czy jednak może w końcu, bym powiedziała, geny Paolo przejdą i jego brązowe włosy? Mam nadzieję, że może przynajmniej jedno dziecko będzie miało oczy po zuzi, więc zielone oczy po zuzi. Zobaczymy, zobaczymy. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Również dziękuję wspierającym za wspieranie tego kanału. Serdeczne, serdeczne dzięki dla Was. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Susu.